Pan Tadeusz. Co to za tytuł? To tytuł, który wcale nie odpowiada tego oczywista książka. Bo przecież głównym bohaterem wcale nie jest Pan Tadeusz. On jest papierową postacią. Jest w ogóle nieinteresujący. Niewiele można o nim powiedzieć. Poza tym, że e, bardzo brzydko się zachował mówiąc że nie kochajmy się, ale z osobna zaraz po tym, kiedy się z nią przespał. E, I dopiero. Po tym fakcie uznał, że jest stara i brzydka. Już mu się, już go przestała interesować. Bohaterem jest oczywiście Jacek Soplica. Dlaczego taki tytuł? Bo pan Tadeusz jest symbolem nowego. On już nie będzie prowadził takiej szlachty w starym stylu, bo przecież zaraz po zaręczynach z Zosią pierwszą rzecz, jaką wprowadza, to jest akt uwłaszczenia chłopów. To było pierwsze. Po drugie, a dlaczego nie? Bo już Mickiewiczowi wolno. Jest twórcą romantycznym, artystą, a przecież to artysta decyduje. Skoro mogę zrobić sobie dziady 2, 4, 3, to mogę też nazwać książkę imieniem bohatera, którego, który wcale tym głównym bohaterem nie jest. Istotnie jest jego ojciec, a ten pan, pan Tadeusz jest symbolem nowego. Dobra, książka, mówimy tutaj cały czas o epopei, eposie. To jest gatunek literacki należący do rodzaju literackiego epika. Ten epos powstaje w Paryżu po powstaniu listopadowym, czyli od 1832 do 1834 i właśnie w 1834 zostaje wydany. Akcja utworu to jest 5 dni z roku 1811 i 2 dni z 1812. Ale najważniejsza jest geneza. Ganeza, czyli przyczyny powstania. Na emigracji towarzystwo Polaków było bardzo sobą skłócone. Zakładali nieustanne jakieś sojusze, partie i się ciągle kłócili. I Miskiewicz w epilogu pisze, że postanowił napisać tekst, siedząc na paryskim bruku, po to, żeby zjednoczyć ich i wszystkich przypomnieć. O co tak naprawdę powinni razem walczyć? Że powinni się zjednoczyć i wybrać sobie jeden cel. I tym celem powinna być ta ucieczka do tego kraju lat dzieciny, który pamiętają. Czyli do ich sielanki. Tutaj pomoże Mickiewiczowi pewna odmiana tęsknoty, jaką jest nostalgia. Nostalgia polega na tym, że. Wspominamy coś, co było już bardzo, bardzo dawno, z reguły, z czasów dzieciństwa i wybielamy to, upiększamy. Tak działa mechanizm, tak jak wspomnienia po prostu. Tak działa mechanizm nostalgii. To wszystko wydaje się nam sielonkowe i piękne. Miejsca akcji, wszystko dzieje się na Litwie, w Nowogródczyźnie, bo przecież Mickiewicz urodził się w Nowogródku w Soplicowie i w okolicach oczywiście miejscowość jak Soplicowo nie istniała ale jest stworzona na wzór Nowogródka w którym urodził się Mickiewicz co jeszcze, tak słowami wstępu tak oczywiście ten wspaniały długi tytuł Pantadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie historia szlachecka z roku 1811 i 12 w 12 księgach wierszem e, świetnie co oznacza zajazd? Zajazd to taki zwyczaj szlachecki. Jak już za nic nie pomogą sądy, to trzeba sobie samemu odebrać swoją własność. I czasami traktowano ten zajazd jako taką formę wręcz. Zbrojną, że jest nie do końca elegancki, ale był to stary zwyczaj szlachecki, więc trzeba go przeprowadzić. Czyli to nie jest taki zajazd, jak się jedzie tirem i zajeżdża po kotleta, tylko zajazd to jest nazwa zwyczaju, że się wpada i odzyskuje to, co się należy. Historia szlachecka to wiemy, w 12 księgach wierszem wszystko jasne. Dobra, mamy 12 ksiąg, bo jest to epos. Co jeszcze nas tutaj łączy z eposem? Prosta sprawa. Skoro to jest epopeja narodowa, to musimy się odwoływać do Iliady. Mm -hmm. Czyli utwór będzie napisany wierszem, dobra, nawet 13 z łuskowcem. E, grecki, e, e, starogrecki e, heksametr, który ma ze akcentowe, akcentowy, przekładając nam wersyfikację polską, daje nam 13 z łuskowca. Ale tu wyjątek. Oczywiście jak macie fragment tekstu, jak to było na maturach próbnych i nie wiedzieliście, co to zrobić, to znaczy trochę mało użyliście swojego cwaniactwa, którą nazwałabym inteligencją, wystarczyło 13 razy klepnąć w ręce i już byście wiedzieli, że to był pan Tadeusz. No i tak się sprawdza 13-głoskowiec, co pewne jednak wyjątki. Tym wyjątkiem jest epilog do pana Tadeusza, który jest 11-głoskowcem pisany oraz fragmenty księgi, której Jacek Soplica się spowiada, bo on wtedy jest ranny i się duć no to trudno, jakby jest postrzelony w płuca, żeby on mówił 13 z głoskowcem i Mickiewicz to oddaje, że on tam no nieustannie urywa myśli. Tak więc to są dwa wyjątki od tej reguły, czyli potwierdzają regułę. Co jeszcze mamy tutaj jako cechę epopei? 12 ksiąg podzielnych przez 6. Czyli to już jest kolejna, kolejna cecha, bo w społeczeństwo pokazana jest szeroka, szeroki obraz tego społeczeństwa z podziałem na wszystkie grupy społeczne i ich wady i zalety. Dodatkowo mamy Pokazany tę te, społeczność w ważnym dla niej momencie historycznym, w ważnym momencie działow dziejowym. Tutaj odchodzi w przeszłość epoka staropolska, dawne formy, życia, zwyczaje i ludzie, a rodzi się nowa epoka, która być może przyniesie jakoś nadzieję na odzyskanie niepodległości. Mamy szerokie tło historyczne i obyczajowe. Padają daty, padają potwierdzenia pewnych wydarzeń historycznych. Ci, nasi bohaterowie, oni nie są w ciemię bici, niebudowlanka, historię Polski znają. Narrator jest obiektywny wobec tego świata i zachowuje dystans wobec bohaterów i postaci. To też bardzo ważne. Jeżeli oglądaliście ekranizację pana Tadeusza, jest na Netflixie. To zobaczycie, że tamten narrator to jest, jest przedstawiony jako, pan, jako Adam Mickiewicz po prostu. Ale to jest już od reżysera, to jest jego inwencja. To, co ważne, to bohaterowie są pewnymi typami, nie są indywidualni. Co jest w pewnym sensie jednak wyjątkowe jak dla czasów romantyzmu? Znaczy, przecież wszyscy są indywidualistami, a tutaj nie. Bo w Pay narodowej główny jest bohater zbiorowy i tym bohaterem zbiorowym jest szlachta. Indywidualny bohater, no to faktycznie może Jacek Soplica, ksiądz Robak, bo on się zmienia. I on tutaj faktycznie jest już outsiderem, on jest wyobcowany, e, zwłaszcza jako ksi ksiądz Robak. To okej, okay, ale cały reszta to są typy. E, fircykiem e, będzie tutaj Tadeusz, będzie, e, będą panny na wydaniu, jedna młoda Druga już tak po terminie ważności, bo tak będą mówić o telimenie, która ma 30 parę lat. Więc właściwie możemy mówić stary patriota Dobrzyński. Możemy jak najbardziej przypisać im role, które będą bardzo takie stereotypowe. Występuje w EPPEI także retardacja. Retardacja, to są opisy. Które spowalniają bieg akcji i yy, głównie tworzą panoramy yy, przedstawionego świata. Mogą to być na przykład opisy przyrody. Yy, na pewno w epopei muszą być sceny batalistyczne, czyli muszą się lać. Epopeje rozpoczyna się też inwokacją. Yy, różnie, do muzy, Boga, Ojczyzny. Tutaj mamy ją skierowaną najpierw do Ojczyzny. Inwokacja to rozbudowana apostrofa. Czyli Litwo, ojczyzno moja. A później do Matki Boskiej Ostrobramskiej. W epopeji musimy mieć styl podniosły i bogactwo ośrodków stylistycznych. No i epopeja w gruncie rzeczy jest gatunkiem synkrytycznym. No nie oszukujmy się, no przypisujemy już sobie depiki, ale przecież to jest czysty synkretyzm. Inwokacja to jest przykład z liryki. Mamy przecież epilog, wiele miłosnych wyznań, opisy wiosny. To wszystko jest liryczne. Z epiki mamy przebieg wydarzeń, charakterystykę postaci, opisy przyrody, obyczajów, a elementy dramatyczne to jest kłótnia w zamku czy śmierć świadka Soplicy. Ale też tutaj, w samym pan do mamy do czynienia z jeszcze większym synkretyzmem gatunkowym, nie tylko rodzajowym, ponieważ mamy opisy gawędy szlacheckiej, jak w opowiadaniach Wojskiego, powieści obyczajowych, romans. Zaloty Telimeny, legenda dzieje zamku Horeszków i Anegdota o Dowejce i Domejce, czy chociażby y, fragmenty baśni, jako pismatecznika, czy o, rozmowy o astronomii przez, y, wojskiego. Y, teraz wam powiem jeszcze o co chodziło z tą anegdotą o Domejce i do wejce, co oni niby się kłócili, który z nich zabił niedźwiedzia, i poradzono im, żeby rozciągnęli skórę niedźwiedzia i stanęli na dwóch końcach i zaczęli strzelać do siebie. Idiotyczne. Tak. I właśnie taki był cel tej anegdoty, żeby podkreślić idiotyzm kłótni sporów na emigracji. E, więc, tak naprawdę, to był psztyczek w nos wymierzony kolegom w Paryżu na emigracji. E, tak samo, jeżeli chodzi o kłótnie asesora z rejentem, o ich psy, o harty, o kusego i Sokoła. E, to, że oni się tak bili nieustannie o to, który hart jest szybszy, to nie dlatego, że byli lotami, tylko właśnie Miskiewicz chciał pokazać, tak samo wyglądają te kłótnie na emigracji. Są tak samo idiotyczne, są tak samo absurdalne, o co wy się kłócicie, macie, przycieszcie się. Tak? I właśnie ten Pan Tadeusz miał być taką próbą pogodzenia ich i pokazania ich, jak oni się zachowują. Więc to jeżeli chodzi o mm, gatunkowe sprawy, jeżeli chodzi o historię ukazaną w Panę Tadeuszu, to tutaj mamy. Trzy wymiary czasowe: jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jeżeli chodzi o przeszłość, do której się ciągle odwołują, to widać, że ta tradycja szlachecka jest tutaj ukazana z dużą sympatią. Jednak to warholstwo szlachty jest jedną z przyczyn upadku Rzeczpospolitej. E, teraźniejszość, czas lata 1811-12. To już jest działalność księdza Ropaka i takie napoleońskie tło. E, I są jednak jakieś nadziei na odzyskanie niepodległości. Przyszłość. E, tutaj nie mamy zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądało, ale mamy jakąś taką e, nadzieję, e, wyrażoną przez narratora, e, że. Mm, te czasy będą lepsze, skoro już doszło do uwłaszczenia chłopów, że człowiek zacznie człowieka szanować. Czy one mają, ta przyszłość wcale nie ma w związku za bardzo z prawdą historyczną. No i tak, jakie elementy odniesienia do rzeczywistości i do wydarzeń historycznych się pojawiają? A no na przykład portrety wiszące na ścianach w Soplicowie. Ja Wam najpierw dzisiaj zrobię takie szybkie omówienie, a później przeczytam fragmenty, te, co istotniejsze. Ale najpierw sobie wszystko przypomnimy, a później tylko potwierdzimy tymi fragmentami. E, bo kiedy Tadeusz wchodzi do mieszkania do, czy do domu w Suplicowie to najpierw co widzi? Widzi portrety. Tam macie chociażby insurrekcję ko Kościuszkowską, e, przedstawia ostatnie lata Rzeczpospolitej. E, mm, I to już pokazuje, że jest dom patriotyczny. Zegar kurantowy wybija melodię mazurka Dąbrowskiego. No, patriotyzm, jak się patrzy z każdej strony. Ksiądz Robak ma tabakierę i mówi, że wciągał z niej tytoń, sam generał Dąbrowski. Maciej Dobrzyński z Dobrzyna opowiada, że odwołuje się tutaj do i Konfederacji Barskiej i do Konstytucji 3 Maja. Mówi o Stanisławie Augustie, jego porozumieniu z narodem. Mówi o Targowicy, o powstaniu Jasińskiego na Litwie. Kometa, o której wspomina Wojskie, ona się faktycznie pokazała za czasów Jana III Sobieskiego. I jest okazją zatem do opowiadania o rządach Jana III Sobieskiego. Mamy tutaj nawet staropolski serwis ze scenami historycznymi. A Jankiel na koniec wygrywa koncert na cymbałach, w których przybrzmiewają echa wielu wydarzeń, jak na przykład rzezie Pragi, powstania Legionów Polskich. Konstytucji 3 maja czy Targowicy. Istotnym, bardzo istotnym bohaterem oporu szlachty w Panta jest przyroda. I ta rola przyrody jest dla Was bardzo istotna. Takie zestawy występują na maturze ustnej, warto o nich pamiętać, jak ważna jest przyroda dla twórców romantycznych, bo tutaj przyroda nie tylko służy już do retardacji, czyli spowolnienia biegu wydarzeń, ale na przykład bywa tłem akcji, kiedy kończy się dzień pracy chłopstwa i wszyscy wracają z przechadzki do słońce zachodzi czyli wszystko już się kończy w sadzie gdzie wszystko kwitnie i rodzi się do życia hrabia dostrzega Zosię, którą moglibyśmy równie dobrze nazwać w stylu kochanowskiego owocem niedorzałym jeszcze często tak ta przyroda jest jakimś komentarzem do ludzkich przeżyć na przykład taki Słodny poranek pojawia się po wieczornej kłótni w zamku, gdzie ludzie są wszyscy smutni. Albo po zajedzie Soplicowa dzień jest chłodny, a słońce krwawo się czerwieni o wschodzie. Pobicie z Moskalami pojawia się burza, która uniemożliwia Rosjanom dotarcie do Soplicowa. No i oczywiście ta przyroda ma podkreślać piękno kraju, piękno puszczy litewskiej. Jest na pewno tutaj mnóstwo opisów. Mickiewicz jest kolorystą, bawi się kolorami. On tak zapamiętał przez mechanizm nostalgii tę przyrodę Litwy i oczywiście wprowadza tutaj liczne zjawiska dynamiczne, kolorowe zmienia się wszystko pod wpływem światła, operuje kontrastem, plutonami, barwami, wręcz antropomorfizuje przyrodę, nadaje jej y, też cechy ludzkie, czyli personifikuje ją i widać, że dzięki temu ta przyroda żyje, czuje y, i jest takim plastycznym obrazem, odzwierciedla też y, y, emocje bohaterów, jaki na nie wpływa, kiedy hrabia, uwielbiam ten moment, hrabia y, y, postanowi dokonać zajazdu, jedzie, 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 musi się zatrzymać i chwilę popodziwia drzewka, bo są takie piękne, i dalej jedzie. Du, 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 du. I znowu. O, Boże, jakie ładne drzewko. A, dobra, miałem jechać. Du, 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 du. Tak to wygląda. Bo w ogóle Pantadeusz jest cudownym tekstem, ale trzeba do niego dojrzeć i przeczytać go wiele razy. Nie mówię, że wy nie dojrzaliście. Mówię o tym, że ja potrzebowałam wielu lat, wielu czytań, żeby się nim zachwycić i wyczuć ironię, jaka tutaj występuje. Tutaj można płakać ze śmiechu nieustannie. Tylko musimy wyrobić sobie umiejętną zdolność czytania tego typu tekstów. Żebyśmy potrafili już wyjść poza rozszyfrowywanie, co autor miał na myśli, tworząc nam 13 zgłoskowcem opowieść, tylko żebyśmy mogli czerpać z tej pięknej historii, która jest naprawdę przezabawna. Słuchajcie, w epilogu jest napisane, dla na kogo on co napisał. On ma nadzieję, że tę książeczkę będzie czytać każda panienka, wszyscy, nawet pracując przy kołowrotku i że ona będzie pod każdą strzechą. Czyli tak naprawdę pisze nie dla wyjątkowych ludzi, tylko do prostego człowieka. Słuchajcie, to jest w gruncie rzeczy poza wyjątkową formą dość prostacka nawet, bym powiedziała, historyjka. To jest telenowela. Niczym się to nie różni od współczesnych seriali. No bo co? Przyjeżdża sobie młody panek, który... Z 10 lat nie widział żadnej kobiety, wchodzi do pokoju i pod światło patrzy, a tam w bieliznie. słowo bielizna oznacza, że to zawsze było białe, w przezroczystej sukieneczce pod słońce, on jest oślepiony przez słońce, więc mruży oczy, widzi dziewczynę, a co robi biała piżamka? No, prześwituje i widać jej wszystkie kształty, jej m, m, dopiero sterczące piersi, m, ładny brzuszek, m, m, pośladki. A on nie widział kobiety, bo był w szkole wojskowej, a go wygnali, kiedy miał 10 lat Do tej szkoły. A teraz wraca i ma 20 parę. I co on ma zrobić? No, zachwycał się. A na dodatek dziewczyna miała jeszcze papiloty, a że stała po słońce w tym ogródku, to te papiloty wyglądały jak aureola. No, myślał, że jest anioł. Podniecił się strasznie. Trzeba mu mówić dosadnie, bo ten tekst jest też dla dorosłych. Pomijając, że każą go dzisiaj czytać do egzaminu ósmoklasisty. Yy, trzeba znać całego pana Tadeusza, więc Wy jesteście uprzywilejowani. Darowali wam to przynajmniej w gimnazjum. Yy, i, I co dalej? No i on się tak zachwycił. Biega do pokoju i cały rumiany. Ona biega, krzyczy, przykrywa się czymś. On zamknął oczy, bo to było szokujące, że on ją zobaczył. Dziewczyna i w ogóle ona robiła w jego pokoju. Wyszedł stamtąd i chciał coś spytać. I sytuacja go bardzo rozbawiła, bo właściwie dla niego to było tak, jakby ją widział nagą. No i się tak zachwycił. Później go od razu wita wojski i go zaprowadza do reszty, i wie z zresztą spotkać. I dopiero wieczorem na biesiadzie przyjdzie jakaś kobieta. No na kolację. A przecież on tamtej nie widział, bo miał oczy przymknięte i tylko widział kształt. I sobie pomyślę, okej, okay, tak pewnie kobieta wygląda ubrana. Tyle widział ją pod słońce tamtą. Więc mógł wspomnieć 14-latkę z 34-latką. Jest to jak najbardziej wytłumaczalne, bo jest jasno napisane, że miał przymknięte oczy. No i przychodzi ta, umalowana, wyfiokowana, wszędzie jakieś broszki powpinane, do tego stopnia, że słychać ploty, że o, tato lubi mieć dobre wejście, przychodzi tylko ostatnia i jeszcze tak się wystroiła, że, e, że to już przesada, wstyd, tak nie wypada, bo przecież w sarmacji to mężczyzna musi być tym pawiem kolorowym, prawda? A tutaj ona się wystroiła, więc to nie nieładnie wygląda, no i Tadeusz tak się podjarał, Możecie użyć zamiennika słowa: Podniecił, bo pamiętał poranny widok, że na dzień dobry zaczął się podlizywać do telimeny, myśląc, że to ją dzisiaj widział. I zamiast córce podkomorzego, który jest gościem i najstarszym człowiekiem, postanowił nalać wina telimenie i wtedy mu się oberwało od podkomorzego. Podkomorze wstał i powiedział, tak wypuszczacie młodzież do szkół, a kiedyś to wystarczyło oddać go do pracy, do jakiegoś podkomorzego. To i życia się nauczył i wiedział jak się zachować, a teraz 10 lat w szkole jak w piach, krew w piach no bo co, wysłali go ten nawet nie wie, że najpierw trzeba najstarszemu po pierwsze, a po drugiej gościowi usługiwać jego córką, a ten od razu się rzucił i nalewa tego wińska, telimeniom, bo się mm, tak chce jej przypodobać no i śmiechy, chichy, liściki romansik się tworzy romansik, romansik, romansik później konsumpcja romansiku w, w świątyni dumania kiedy ją oblazły mrówki on po jej pomógł wyjąć wszystkie mrówki Zaczynając oczywiście od kostek. kostka już jest elementem seksualnym. Wszystko fajnie, fajnie, dzwonią dzwonkiem na kolację, oni muszą się rozejść, udają, że wcale się nie spotkali, więc idą i różnymi wyjściami ze świątyni Dumania, czyli takie polany polan w lesie, gdzie się turlali w trawie i gdzie są ładne widoczki, jest cisza, bo to pole wszystko osłaniają. Nie ma wiatru i tam można sobie poczytać albo pomalować. Hrabia tam lubił malować, a Telimena lubiła czytać. I Y, Telimena powoli wyjmuje to tę trawę z włosów, idą na kolację. No ale przez to się tak się turlali, No to trochę jej się makijaż wytarł. Normalne. Normalne! Ale co robi wtedy Tadeusz? Po tym jak już zaznał pierwszego swojego spotkania z kobietą, patrzy na Telimenę i myśli sobie. obłudnica. oszukała mnie. Oszukała mnie! Ona mnie oszukała! Ona się maluje. Co za brzydka baba! Brakuje jej zęba, ma zmarszczki, udaje. Tu jeden policzek, różo policzek różowy od pudru, a od różu, a drugi nie. I te zmarszczki pod oczami. Stara jakaś taka, za stara na mnie. Tak się zachował Tadeusz. No i nie wiem, co mówi jak się przejrzał na oczy. Jest to bolesne, a jednocześnie bardzo śmieszne, że Mickiewiczowi udało się stworzyć taką postać i taki tekst, takie rozważania. E no i Terimena oczywiście się w nim zakochała, bo on jest młody, wykazywał jej zainteresowanie. Ona tu przyjechała znaleźć męża i z kolejną panną na wydaniu. No bo ile można już być samu tu, a po świecie? Nie długo nie będzie za co żyć, no. Musi być jakiś majątek, no, dawać męża. I, a może by tak z tym, z młodym i tak w soplicowie panią zostać? A z drugiej strony, czy ona myślała o tym majątku? W jego przypadku generalnie tak, po to tu przybyła, ale ona się po prostu zakochała w Tadeuszu. Miała prawo, jest, moim zdaniem, jest najsmutniejszą postacią w całym Tadeuszu Tatelimena. Uwielbiam ją, jest mi jej szkoda. I co? No i stro. Ona podchodzi do niego, jak oszalała, z rozpuszczonymi włosami w bieliźnie, się sunie, ze świeczką w ręku, budocy jak zjawa przez wąski korytarz, chaty w Soplicowie, w dworku. <laughs> On otwiera, przepraszam, jej drzwi, i ona go prosi, żeby powiedział jej jeszcze raz to słowo: kocham. Niech słowo kocham jeszcze raz usłyszę, w swym sercu wyryję i w myślach zapiszę. A on do niej. E, 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 kochajmy się, ale e. z osobna. Co ludzie powiedzą? Siadlas widzą, śledzą. No generalnie kochajmy się, ale z osobna. Ona chciała z nim wyjechać, wyruszyć. Wyprawę on. O Boże, nie, weźcie to babkę ode mnie, już jej nie chcę. No szkola jej szkoda bardzo. E, kochajmy się, ale z osobna. Niech zostanie wam w głowie na długo. Biedna załamała się. Będzie musiała zakleić sobie ranę w serduszku e, za chwileczkę rejentem. No, bo hrabia też był nią zainteresowany i przynajmniej byłaby arystokratką. Ale hrabia widział, jak ona się turlała w trawie Stadeuszem. I się poddał, zrezygnował. No to jej zostaje tylko szukać kolejnego, no i tu się trafia rejent, który, którego udaje się e, ustawić tak, jak się chce, w dniu zaręczyń. on kazała mu założyć francuski frak i chociaż cała szlachta, głównie Dobrzyński, go wyśmiewają, to on założył ten frak. To dobrym mężem będzie, słuchajcie, dobrym mężem będzie ten rejent dla tej telimeny. Dobra. Jak zauważycie, jest tutaj ironia, jest, jest tego trochę. Ja wam za chwileczkę przeczytam fragmenty, ale jeszcze sobie powiedzmy coś na temat postaci. Yy, mamy do czynienia ze szlachtą ziemiańską, i tą szlachtą ziemiańską tworzą ci, którzy mieszkają w domku z ziemią, czyli podkomorzy, czy sędzia chociażby. Co to jest Podkomorze? Podkomorze to, to jest taki urząd powołany do rozstrzygania sporów majątkowych szlachty. Ma wielki szacunek wśród społeczeństwa i z patriotą ten Podkomorzy. Śledzi wydarzenia polityczne, mówi o zwycięstwach Napoleona z wielkim entuzjazmem. Mówi o bohaterskiej młodzieży polskiej, która walczył u boku Napoleona. Jest zwolennikiem na pewno starych obyczajów i dawnego stroju szlacheckiego. On tutaj przyjeżdża z żoną i z córkami, i jedna z tych córek, bodajże tekla? Ona y, się zaręczy z asesorem. Chyba tak się nazywała. Jeżeli coś pomyliłam, jakoś na T, moim zdaniem. Myślę, że tekla. Dziwne imię, więc chyba pewnie, pewnie zgadłam. Y, sędzia jeszcze jest tutaj. No ten sędzia, no to wiadomo. Dobry gospodarz, sam dogląda wszelkiego dobytku. Nie krzywdzi chłopów i dba o ich grunty. Nie przeciąża ich nadmierną pracą. Nie każe się kłaniać po kolana. Czasami nawet je przy, z nimi przy jednym stole. I wcale nie sprzeciwia się woli Tadeusza, który chce wprowadzić uwłaszczenie chłopów. Jednak jest to typowy szlachcic i broni starego porządku. Bardzo nie lubi cudzoziemszczyzny. Ubiera się w. Starej szlachecki kultywuje te stare obyczaje, szanuje gości, urządza biesiady i polowania na starą modłę. Na pewno jest patriotą i dla niego Soplicowo to jest takie centrum polszczyzny. I to widać po tym, jak urządził wnętrze mieszkania z tymi obrazami czy z zegarem kurantowym wybrzmiewającym melodię Mazurka Dąbrowskiego. Ale jest też chciwy i bardzo uparty. Przyjął zamek z rąk Targowiczan i prowadzi o niego proces. A przecież jest patriotą, a Targowica, no, prawie chlubnym wydarzeniem w dziejach mm, e, naszych rodaków, bo to znaczy, że jest bratali z zaborcą. No to skoro są patriotami i chcą walczyć przeciwko zaborcom, e, zaborcy, to od razu ten zamek, to jest prosty. Nie dość, że nigdy nie był i kto jeszcze go mają w ramach Targowicy, czyli właściwie to jest wstyd, że go mają, ale nie. Sędzia mówi, będę miał mój zamek. No i tyle, weźcie się dogadajcie. E, mamy jeszcze e, przy, szlachtę zaściankową. E, to jest Maciej Dobrzyński, reszta Dobrzyńskich. To są uczestnicy powstania Kościuszkowskiego. E, cieszący się wielkim szacunkiem i e, poważaniem, przynajmniej Maciej Dobrzyński. Jednak oni są, jakby, takim przedstawicielem tej schłopiałej szlachty. Cała reszta Dobrzyńskich jest dość ograniczona. Próżna, niesforna, jest dumna ze swoich herbów, lubią sobie popijać, lubią bijatyki, są bardzo gwałtowni i też niedojrzali politycznie są naiwni po prostu. Ale przy okazji też odważni, więc, warto można ich namówić, żeby byli po twojej stronie. I noszą się po szlachecku, dobrze władają bronią, więc rozumiecie, trzeba z nimi trzymać sztamę. Można ich zawsze przyciągnąć na swoją stronę, bo zbyt inteligentni nie są, a się dobrze biją. Mamy jeszcze do czynienia z gołotą szlachecką. Tutaj mamy gerwazego rembaju i protazego, czyli garwazy i protazy. Gerwazy jest klucznikiem dawnym sługą choreszków i on głównie spędzi, spędza czas w zamku. No, niezły jest. Dziwak na pewno. Bardzo odważny i waleczny i szanujący tradycje. Właściwie żyje w kulcie stolnika choreszki i przede wszystkim ma jeden cel w życiu zemścić się na zemścić się na Soplicach za to, że Jacek Soplica zamordował jego pana, bo Gerwazy to widział. I nawet ma taką prywatną zemstę, bo podczas rozmowy w Karszmie, kiedy ksiądz Robak nawołuje wszystkich do wywołania powstania narodowego, yy, to Gerwazy powie tak? Okej. Okay. A kto wam do tej pory dawał pieniądze? A kto wam dawał utrzymanie? A kto wam dawał broń? No chyba nie Soplica, tylko Choreszko, tak? No, i tyle było z powstania narodowego. No i jeszcze jest Protazy. Protazy jest ostatnim woźnym trybunału, e, sługą sędziego. Zna prawo, jest sprytny, pomaga w konklicie o zamek i podczas zajazdu, ale jednocześnie to jest taki e, cichutki też e, bohater. I na koniec bardzo, bardzo lubię rozmowę Gerwazego z Protazym, którzy patrzą na to, co się tutaj dzieje w, w tych włościach i na swoich e, panów pracodawców i sobie myślał ach gerwazeńku Gerwa protazeńku protazeńku to jest takie kiwanie głową tak, tak w takich czasach przyszło nam żyć tak, z taką zgodą i trochę ironicznie no i jeszcze mamy młodą szlachtę to jest Tadeusz Hrabia i Zosia ale dokładnie, jeżeli chodzi o podziały, to tak. Jeżeli chodzi o dwó dwór w Soplicowie, tam jest sędzia. On miał brata Jacka Soplicę, który yy, przepoczwarzył się, he he, księdza Robaka, Mam bohatera romantycznego, który musi dokonać przemiany. Yy, Jacek Soplica yy, jest ojcem Tadeusza, ale absolutnie się nim nigdy nie zajmował. Oddał go swojemu bratu sędziemu, sędzia, yy, kiedy Tadeusz ma już 10 lat, go wysyła do szkoły. Wojskowej, i teraz jak widzimy, to Tadeusz, poznajemy Tadeusza w momencie, kiedy i on przybywa do domu. W Soplicowie mieszka sobie Telimena. Telimena ma romans z Tadeuszem, a zaręczy się z Rejentem. Ma też romans z hrabią, ale jest prawną opiekunką Zosi. Dlaczego? O tym zaraz. W Soplicowie mieszka wojski. On jest takim um, złotą rączką, opiekunem, gospodarzem um, tych Włości. Jest tam asesor i podkomorz podkomorze z żoną i córkami oraz protazy. E, za to w zamku dawniej był Stolnik Choreszko, który był, e, w, m, współpracował z Jackiem Soplicą, właściwie uczynił Jacka Soplicę jako, e, jako swojego niemalże współpracownika, e, ponieważ potrzebne mu były głosy m, m, na sejmikach, e, e, m, głosy szlachty, a Jacek Soplica dla Choreszki był w stanie przekonać ludzi, żeby zagłosowali, więc tak naprawdę to stolnikowi się opłacało mieć w swoim otoczeniu Jacka Soplica, który był nazwany najlepszym strzelcem i jeźdźcem w okolicy. Jednak Jacek Soplica zakochał się w córce stolnika Ewie i liczył już za to, że jest tak wiernym sługą, to będzie mógł ożenić no, się z Ewą. Na dodatek, będzie wielokrotnie sam stolnik podkreślał, że ty jesteś moim przyjacielem, chciałbym cię za męża. I Jacek już nie wiedział, co ma robić, bo gdyby ten go nie, nie łudził, go, to Jacek mówi, sam bym siadł na koni wyjechał, skoro się tylko zakochał, bo bym nie chciał namącić. Ale w takim wypadku po prostu chciałem spytać o rękę, no i wtedy dostaje czarną polewkę, wkurza się dostaje wykorzystany, chce mu się płakać później wszyscy się z niego śmieją, łącznie z miejscową dzieciarnią, wszystkie dzieciaki kpią, że wielki, wspaniały wojkownik został odrzucony dostał czarną polewkę no i Jacek opuści Litwę, wyjedzie za granicę będzie też dużo hulał po różnych barach będzie się upijał, będzie wszczynał bijatyki zwiąże się z jakąś kobietą, która będzie matką Tadeusza ona umrze a on zostanie z tym dzieckiem. To będzie związek od tak, prawdopodobnie co nim nie wiemy, pewnie bez miłości. Oddaje swojego syna sędziemu, no i dalej gdzieś tam hula po świecie, w końcu postanowi, będzie bardzo w różnych miejscach i w polskim więzieniu, i tak dalej. No i będzie postanawiał odmienić troszeczkę swój los i zaciągnie się do, do pracy jako już ksiądz robak wiele doświadczy w życiu wiele upokorzenia wiele nawet będzie w pruskim więzieniu wiele długo przejdzie drogę do rehabilitacji ale przez cały czas będzie wysyłał pieniądze sędziemu i telimenie pieniądze na kształcenie Zosi i na to żeby ona miała posak okaże się, że to on ma wyrzuty sumienia i on płaci za Zosię też za jej wychowanie a co się dzieje z Zosią? Zosią opiekuje się Telimena, ale matka Zosi, Ewa, właśnie ta Ewa, w której był zakochany Jacek Soplica, ona, y, y, ona umrze y, i po prostu zanim wyjedzie, bo będzie zesłana na Syberię, zanim zostanie zesłana na Syberię, poprosi po prostu Telimenę jako jedyną kobietę, tutaj w tym otoczeniu o to, żeby y, stała się taką matką zastępczą Zosi. No, i ta się zgodziła i to jej obiecała. Jeszcze ciekawa sprawa jest taka, że gdy Jacek Soplica prosi, e, chciał prosić o stolnika o rękę jego córki, e, to usłyszał, że dzisiaj przyjedzie e, młody pan, kasztelan. E, I e, stolnik chciałby, żeby Jacek Soplica go poznał, bo to świetna partia ale jego córki, że właściwie wszystko załatwione i ona poślubi kasztelana. No to rozumiecie, jaka to złość ogarnęła Jacka. On miał już po prostu łzy. Cieknące po policzkach i mu ściskały gardło. No i później będzie wielokrotnie wystawał przed tym zamkiem, jak taki stalker, przed zamkiem choreszki, który będzie po prostu patrzył, co tam się dzieje, będzie cierpiał i się zastanawiał, w co on się wprowadził przez swoje. no po prostu przez to, że się tak zakochał. No i któregoś dnia zobaczy, jak strzela ją do siebie. Moskale i sam choreszko, że jest wtedy, był jakby zajazd na zamek. No i że w krzakach, podglądając zamek, stał sam Jacek Sopica. To zabił jednego Moskala, odebrał mu broń i właściwie mówi, że nie wie dlaczego, ale po prostu wystrzelił. Bo po prostu mówi, że broń jest. No, nigdy nie wiadomo. Właściwie kiedy wystrzeli. Jednego z poległych bronią strzela Stolnika i na dodatek trafia. Yy, I wszyscy myślą, że on zdrajcą. Że on musiał z tymi Moskalami napaść. Rozumiecie, no. Wstyd. Musi uciekać. Poznajemy tę historię już w samym początku, już w drugiej księdze, kiedy to Gerwaze oprowadza hrabiego po zamku i mówi, że masz mi przysiądz, że nigdy nie odasz zamku Soplicą, mordercą twojego no, daleko, dalekiego kuzyna, tam przodka, bo hrabia jest też arystokratą i, i on chce odzyskać ten zamek i obiecuje to Gerwazemu. Dobra, no to tak e, chwila e, słowami e, wstępu. Tak mi się wydaje, że. A, ej, już wiem, co przypomniałam. Córki pod nazywają się Róża i Anna, a nie żadna tekla. Sorry. E, z postaci jeszcze, jakie nam się tutaj m, pojawią, to jeszcze będzie kilka typów uczestników zajazdu, jak na przykład Stach Dobrzyński czy Bartek Brzytewka. Ale nie musicie ich pamiętać. Ale tak, to, to córka Wojskiego Chreczechy, tekla chreczeszanka. Ona zaręczy się z asesorem. Tak, to ona. Córka Wojskiego. Dobra, już wiem. Tekla chreczeszanka, córka. Wojskiego Chreczechy To będą trzecie zaręczyny Czyli mamy trzy razy zaręczyny Tadeusz Soplica i Zosia Z Choreszków Jedne zaręczyny Drugie zaręczyny Telimena i Rejent Bolesta I trzecie zaręczyny Tekla Chreczeszanka I Asesor To trzy pary Jeżeli chodzi o zaręczyny jeżeli chodzi o Moskali, którzy się pojawią w zajeździe opisanym w Pan to warto zapamiętać dwa nazwiska. Majora Płuta, nie jak Płody, jak Płód, tylko Pyły Uty. Uzwykłe T. To jest taki zruszczony Polak, tchórzliwy i chciwy. No i jeszcze jest kapitan Ryków, Rosjanin, taki dobroduszny, który na początku zasiada... Soplicami przy stole, a później, kiedy trzeba zrobić zajazd, no to on im w gruncie rzeczy pomoże. I jeszcze możemy sobie chwilę powiedzieć coś na temat obyczajów, jakie tutaj panują. Na pewno mamy do, do czynienia z kultem szlacheckiej tradycji. Słowo ostatni, to już sobie określaliśmy, że tego już dalej nie będzie. O, to jest ostatni z Choreszków, ostatni woźny trybunału, ostatni, kto tak Poloneza zaprowadził, Tu wielokrotnie będzie się pojawiać e, przecież e, ten przymiotnik, ponieważ odchodzi dawna Polska. E, będzie wielka idealizacja ojczyzny, idyliczna wizja wręcz, za chwileczkę sobie odczytamy. Też tych zwyczajów szlacheckich, e, ucztowania, e, chodzenia na grzyby, polowania, spacerów. Te motywy muzyczne też będą potwierdzały te zwyczaje szlacheckie, a także historyczne. Mamy trzy koncerty. Jest koncert wojskiego na rogu w księdze czwartej, koncert przedwieczorny w księdze ósmej i koncert Jankiela w księdze dwunastej. Jeszcze jedna rzecz, no to przecież Mazurek Dąbrowskiego też to jest wątek muzyczny, który się pojawia. No tak więc tutaj mamy... I polony za 3 maja, i idzie żołnierz Borem Lasem, tego pieżą piżołniersko wyśpiewywano. E, mm, co jeżeli możemy powiedzieć na temat e, bohatera? No, Jacek Soplica jest e, typowym bohaterem bajronicznym, tajemniczym, który ukrywa w swojej przeszłości popełniono zbrodnię. E, mm, i kiedy dokonuje przemiany duchowej, musi zmienić imię, a wy to już dobrze znacie. Wiecie, że z Gustawa staje się Konradem, także z Jacka można stać się robakiem. Czy tak jak Kmicic stał się babiniczem, tak? To jest typowe. Jednak jako robak już posiada cechy bohatera romantycznego nowego typu. To nie jest już buntownik, który działa sam, ale on działa z konieczności współdziałania ze społeczeństwem, jest realistą. E, m, wcale nie demonstruje wyższości nad otoczeniem, wręcz przeciwnie, jest pokorny. Kiedy przecież e, uda mu się postrzelić niedźwiedzia, który prawie rozszarpał Tadeusza i hrabiego, e, to jak Gerwazy powie aha, tak strzelał tylko Jacek słoplica". to się zaroba to nie będzie. Już dawno odejdzie cichaczem. Nie będzie zbierał oklasków, za to super, tak strzelił. To ma niby być też taka kreacja bohatera po to, żeby stworzyć jakiś wzór postawy dla Polaków, e, którą powinni oni przyjąć, jeżeli chcą myśleć o dźwignięciu się z niewoli. E, za to ten Tadeusz, no, wraz z żoną będzie stworzył symboliczny początek nowego pokolenia, e, które być może walczy o niepodległość. E, jego partnerką życiową mogła zostać tylko w takim razie prosta dziewczynka, która żyje w bliskości z naturą. Czyli, no, ewidentnie, nie Telimena. Ona jest bywalczynią świata. Ona już bywała na salonach. A taka prosta dziewczynka, która jest też czysta moralnie, e, wierna tradycji swojego kraju, e, nie kosmopolitka, kosmopolitka Telimena. Tylko właśnie wierna dziewczynka, która nawet szlacheckie sukience wystąpi w dniu zaręczyn. Która nie ma nic do powiedzenia, i modli się do świętej Genewefy o tego pana Tadeusza, co by powrócił i został jej mężem. I o której nic więcej nie można powiedzieć, bo ponieważ żadnego charakteru ma dopiero 14 lat. I była zamykana do tej pory we wszystkich salonach i nigdy nie chodziła na te ale była za mała. Dlatego jej nie widział i mógł pomylić o Stelimeno. One nigdy nie siedziały dwie publicznie przy sobie, przy stole. No to. Wiadomo, no, Zosia. Prosto, łatwiej można ją wychować, wiadomo, zrobić co jej każe. Jak ją sobie wychowa, to taka będzie. E... Co jeszcze mogłabym wam powiedzieć? No, na pewno jest to mm, epopeja wzorowana na eposie homeryckim, e, ale e, ten Pantadeusz pan występuje też już sam jako w wielu innych tekstach kultury, na przykład w Latarniku. Przecież to była nowela o charakterze patriotycznym Henryka Sienkiewicza. Stary Skawiński e, rozmarzył się, bo wpatrzę z żywnością, Tym polski emigrant otrzymał e, m, także książkę pana Tadeusza. Wcześniej go nigdy nie czytał i tak się zaczytał, tak się rozmarzył o tym swoim kraju rodzinnym, że zapomniał zapalić latarnię i statyk się rozbił, stracił pracę i musiał znowu być tułaczem. E, do m, nawiązania do Suplicowa są chociażby w jako obraz na Włoci, e, tam z rodziną Wielosławskich. Taki spokojny żywot, nieczym żywot mieszkańców a, Suplicowa, a Karolina Szarłatowiczówna e, właściwie kojarzy się z Zosią. E, m, mamy też takie nawiązanie, chociażby nad niemnem. Bo właściwie tych bohaterowiczów można zostawić ze szlachtą z Dobrzyna, a korczyn byłby w takim razie Soplicowym. A No i taki obraz Ziemiańskiego Dworku jest też inspiracją dla farty Dórkę. Bolimowo Gombrowicza przecież jest jednak parodią Soplicowa. To jest satyra na obyczajowo-szlachecką. Więc tych odwołań będzie myślę wiele. W takiej kulturze, także współczesnej. Każdy dwo dworek już będzie taki, a teraz poczekajcie sekundkę, ja tylko sięgnę po książkę. Co z tego pana Tadzia wyjaśnić? A? No właśnie. Czy czujesz, czy jest gotowy z pana Tadeusza? A czego nie wiesz, ewentualnie, to ci się myli. <zysy> O, I Maciek też mówi że już chyba wszystko, no, no. No dobra, no to w takim razie będziemy kończyć, nie będę wiesz, no, no. Tak. Dobrze, dobrze. E, tak, aczkolwiek może lepiej teraz, bo ja dzisiaj, słuchajcie, kończę o 20.30 i nie wstaję z krzesła. No, możebycie mi na priv napisać, zaraz się tu rozłączę i po prostu możecie mi w prywatnej wysłać. Dobra, okej, okay, dobra. Dobra. Dobra, dobra.